Witam ponownie, następny trening. Troszkę zachmurzenie, jest tak samo mgła, no ale trudno, gołąbki muszą sobie lecieć. No i zobaczymy, jak im pójdzie. Do znajomego dzwoniłem, on jeszcze czeka, żeby pogoda się trochę polepszyła, on dopiero na 6 milach jest, no tutaj już mają 10 czy 11 do domu, no i zobaczymy, jak im pójdzie. Akurat one muszą lecieć w tamtą stronę, tam jest dom, tak na razie jeszcze tutaj się bawią, no i zobaczymy się w domu. No i ledwo co przed nimi przyjechałem, to chyba ten będzie ciamajda. Jeszcze do tego nie doszłem, który jest który, ale super, racje wszystkie są. A jak nie, no to darmo zjadów nie będziemy trzymać na takim krótkim dystansie. Chodź, chodź! Chodź, 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 chodź! Gołębie chyba adeno dostają, bo trochę nie są takie, jak powinny być. Parę widziałem, że żygało tak samo, więc ciekawe, co się z nimi dzieje. No jak wylądują, to po... O, nie wiem, czy słyszeliście, no ale... Pewnie się pożyga. Dobra, jak wyląduję, to jeszcze pokażę, jak wchodzą i na razie. No i gołąbki się osiadły. Zobaczymy, który... O, pierwszy na gołębnik. Wiedzą, co dobre, orzeszki są. Tutaj ten pod tym szymelek, te super lecą na dalekim dystansie. Chodź, chodź, chodź! Chodź, 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 chodź! Tutaj tak samo ten szymel. I one akurat te szymle są po białych belgijskich, coś dziwne, no ale super, daje sobie radę. Chodź, 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 chodź! Dodałem koryto, żeby się nie tłukło karmę.
No i dobra, do następnego, dobry lot.